Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowym odcinkiem. Tak więc jeżeli już teraz chciałbyś, chciałabyś, abyśmy w przyszłą środę przeanalizowali dla Ciebie jakiś konkretny projekt, jakąś konkretną kryptowalutę, notowanie jakiejś spółki, czy jakikolwiek inny instrument finansowy, to zostaw nam proszę komentarz pod tym dzisiejszym odcinkiem na YouTubie na kanale KryptoRaportu. To dla nas bardzo ważne, bo pomaga nam rozwijać ten projekt i mamy nadzieję, że dzięki temu analizujemy. Trafiają właśnie w wasz gust. Ja nazywam się Ary Jóźwiak i zapraszam w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, która już od dłuższego czasu, jako jedna z niewielu firm na świecie, jest oficjalnym brokerem giełdy Binance. Cieszy to tym bardziej, że Skyrocket ma polskie korzenie, a ponadto samej platformy możemy korzystać bezpłatnie. Przy czym na uwagę zasługuje tutaj fakt, że Skyrocket to jest platforma, która posiada kilka bardzo, bardzo ciekawych funkcjonalności, z którymi nie spotkamy się na żadnej innej platformie. Mowa tu m.in. chociażby o funkcji. Wielokrotnego stoplosa, czyli możliwości ustawienia zlecenia obronnego typu stoploss dla jednej kryptowaluty na kilku parach z innymi kryptowalutami. Na, na przykład, e, zastanawiasz się, masz bitcoiny i zastanawiasz się, czy warto e, wymienić te bitcoiny na Ethereum, czy na przykład na Monero, ale nie wiesz, czy Ethereum, czy Monero, które, który z tych projektów szybciej, bardziej zacznie rosnąć. Możesz ustawić sobie zlecenia oczekujące na jednym i na drugim, tak naprawdę ten projekt, który szybciej zacznie zyskiwać, na tego twoje bitcoiny zostaną automatycznie wymienione, drugie zlecenie zostanie anulowane. Także bardzo, bardzo ciekawa funkcjonalność. Do tego jest oczywiście możliwość ustawienia większej ilości zleceń niż wynikałoby to z posiadanego przez nas depozytu. Czyli znowu masz na rachunku powiedzmy 10 tysięcy złotych i zastanawiasz sta się, chciałbyś wszystko postawić na jedną kartę, wszystko na jedną kryptowalutę albo na kilka, ale nie wiesz, czy warto podzielić sobie środki na Bitcoina, Ethereum, Dasha, Monero i czy może jakoś inaczej to zrobić, czy jeszcze inne kryptowaluty, wtedy możesz ustawić zlecenia na większą ilość kryptowalut, a zrealizowane zostaną te, które po prostu będą pierwsze. Na pozostałe, na które zabraknie już depozytu, po prostu zostaną anulowane. Także też bardzo ciekawa opcja dla osób, które są niezdecydowane i nie wiedzą, który z projektów może szybciej odjechać. My tymczasem przejdźmy do tego, co najistotniejsze, czyli do analizy. I standardowo, jak co tydzień, rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od analizy bitcoina, od analizy najstarszej z walut wirtualnych, która, mimo tego, że na światowych rynkach finansowych mieliśmy niezwykle interesujący tydzień, właściwie można by zaryzykować stwierdzenie, że był to jeden z najciekawszych tygodni, w ciągu całego 2020 roku to jednak notowania bitcoina utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie. Oczywiście mieliśmy bardzo fajny wzrost, potężny wzrost 5 listopada, kiedy cena bitcoina wzrosła właściwie z poziomu 14 140 150 dolarów aż. W okolice 16 tysięcy dolarów, co było najwyższym poziomem tak naprawdę od stycznia 2018 roku, czyli od pęknięcia bańki po pamiętnej hoście z drugiej połowy 2017. Od tego czasu Bitcoin utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, co na tle innych rynków finansowych jest dość spokojnym ruchem, dlatego że musimy pamiętać o tym, iż na przestrzeni ostatnich dni były. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, jakby nie patrzeć, niezwykle interesujące, szczególnie kwestia ich wyniku jest niezwykle interesująca. Pojawiły się też informacje na temat szczepionki przeciw koronawirusowi, co wywołało potężną zmienność na światowych rynkach, nawet na polskiej giełdzie papierów wartościowych, natomiast Bitcoin utrzymuje się tu na względnie stabilnym poziomie. Niemniej jednak, jak sobie tak spojrzymy na notowania BTC, to zauważymy, że to jest rynek, który jakby nie patrzeć już od dłuższego czasu porusza się w trendzie wzrostowym, właściwie te. Wzrosty obserwujemy tutaj już od połowy marca. One są niemal nieprzerwane. Były oczywiście fazy jakiejś konsolidacji, fazy jakichś korekt. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, od połowy marca rynek utrzymuje się w trendzie wzrostowym. No i teraz pytanie, dokąd te wzrosty mogłyby dotrzeć? Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się do roku 2017-18, właściwie przełomu lat 2017-2018, ale na interwale dziennym, nie na wyższych interwałach, tylko konkretnie na interwale dziennym. Kursor wyznacza obecny poziom ceny Bitcoina i tak naprawdę spoglądając na ten wykres, zauważymy, że najbliższy techniczny opór, jakim moglibyśmy Tutaj wyznaczyć jest dopiero powyżej 17 tysięcy dolarów. 17 200 dolarów to jest poziom, który wyznaczył nam wierzchołki z pierwszej połowy stycznia 2018 roku i tak naprawdę gdyby cena Bitcoina dalej rosła, to mógłby być jeden z ważniejszych oporów na drodze do historycznych szczytów, czyli na drodze w okolice niespełna 20 tysięcy dolarów. Więc na ten moment notowania Bitcoina z czysto technicznego punktu widzenia wyglądają jak najbardziej w dalszym ciągu pro wzrostowo. Poziomy, na które zwracałbym uwagę to jest właśnie 17 200 dolarów i dalej mniej więcej 19300, 19400, czyli już okolice historycznych szczytów, pamiętnych szczytów z grudnia 2017 roku. Idźmy dalej do notowań Ethereum. Jeżeli chodzi o notowanie Ethereum, to tu również obserwujemy na przestrzeni ostatnich dni pewną stagnację. Oczywiście z jakimś pociągiem prowzrostowym, dzisiaj też o poranku widzimy wzrosty 2,5%, wczoraj 1,34%, więc widać, że jednak te wzrosty są. Cena ETH oscyluje nieco powyżej 460%. Dolarów w chwili obecnej, natomiast jesteśmy bardzo blisko technicznego oporu. Oporu w wysokości 480 dolarów, czyli brakuje nam tak naprawdę nieco ponad 18 dolarów do technicznego oporu oporu, na który warto zwracać uwagę. Natomiast gdyby strefa ta została pokonana, gdyby cena ETH dalej rosła, wówczas moglibyśmy spodziewać się przetestowania albo okolic 620, albo nawet 800 dolarów, więc wydaje się to naprawdę bardzo, bardzo ciekawymi poziomami. Wszystko jednak będzie zależało od tego, czy rynek pokona najbliżej położony opór, przy czym z technicznego punktu widzenia nie wygląda to wcale źle, bo już w wyniku tych wcześniejszych wzrostów notowania wybiły powyżej 315 dolarów. To był ciekawy poziom, który był testowany jako, jako opór. Następnie pojawiła się korekta spadkowa, czyli mieliśmy tak naprawdę retest, poziom, który tu był testowany jako opór, tu został przetestowany jako wsparcie, dodatkowo znajduje się on blisko mierzenia 38,2% korekty fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu wzrostowego, więc możemy powiedzieć, że to był ruch wzrostowy korekta spadkowa i tak naprawdę jak wybijemy powyżej tych ostatnich wierzchołków, będziemy mogli mówić o kolejnym ruchu wzrostowym, dla którego właśnie zasięg to jest czy to 620 czy docelowo być może nawet 800 dolarów, więc przebicie 480-485 dolarów mniej więcej otwierałoby drogę do naprawdę fajnych wzrostów na notowaniach Ethereum, idźmy dalej do notowania Dasha. Jeżeli chodzi o notowania Dasha, to tu tak naprawdę tak wiele optymizmu nie dostrzegam. Oczywiście, krótkoterminowo jak najbardziej moglibyśmy spodziewać się wzrostów, dlatego że notowania Dasha utrzymują się od pewnego czasu, właściwie niemal od początku września, w takim trendzie horyzontalnym. Mamy dość wąską konsolidację pomiędzy 64 a 79 dolarów. W wyniku niedawnych spadków notowania Dasha osunęły się w okolice. Wsparcia będącego dolnym ograniczeniem tej formacji, to tam pojawiła się na początku listopada reakcja popytowa. Od tego czasu obserwujemy wzrost. Natomiast jeżeli te wzrosty będą kontynuowane, to realnym zasięgiem na ten moment wydają się okolice właśnie 79 dolarów, czyli górnego ograniczenia samej konsolidacji. Jeżeli uwzględnimy do tego, że a po pierwsze opór ten zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty, fibonaczego z wcześniejszego ruchu spadkowego, oraz po drugie. Że konsolidacje z czysto technicznego punktu widzenia są formami korekty, to dojdziemy do wniosku, że statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo, że z tej konkretnej konsolidacji rynek mógłby wybić dołem, wybić poniżej 64%. Dolarów i kontynuować spadki, dla których wtedy realnym zasięgiem mogłyby okazać się nawet okolice 40 dolarów. Więc krótkoterminowo ta sytuacja nie wygląda źle. Jak najbardziej moglibyśmy liczyć na wzrosty do 79 dolarów. Natomiast istotne będzie to, czy w okolicy tego oporu pojawi się jakaś reakcja podażowa, czy też nie. Bo jeżeli taka reakcja podażowa się pojawi, to wtedy zwiększy nam się presja podażowa, zwiększy nam się prawdopodobieństwo na odrzucenie tej strefy i na powrót do spadków, czy to znowu w okolicy 64 czy 40 dolarów. Dopiero Trwałe wybicie powyżej 79 dolarów mogłoby otwierać drogę do jakichś większych wzrostów. Przy czym większych e, mam tutaj na myśli okolice 100 dolarów, ewentualnie dalej 135. Natomiast, tak jak mówię, kluczowym oporem będzie bariera 79 dolarów. Krótkoterminowo spodziewałbym się, że te wzrosty będą kontynuowane i ten pułap po raz kolejny zostanie przetestowany, natomiast jako traderzy my nie powinniśmy przewidywać tego, co wydarzy się w przyszłości, tylko reagować na to, co się dzieje na rynku, czyli krótkoterminowo faktycznie z technicznego punktu widzenia, Biorąc pod uwagę, że rynek odniósł się od jednego wsparcia, możemy oczekiwać wzrostu w okolice najbliższego oporu. Natomiast dopiero jak rynek dotrze do tego oporu, warto obserwować jakie tam reakcje popytowe, podażowe będą się pojawiały, czy pojawi się podaż, która będzie chciała odrzucić ten poziom, czy jednak pojawi się popyt, który ten poziom pokona, bo to będzie determinowało przyszły kierunek ruchu na notowaniach Dasza. Idźmy dalej. Link jeżeli chodzi o notowania linka, no to to jest projekt, który od pewnego czasu, od drugiej połowy września mniej więcej, porusza się w bardzo fajnym równoległym kanale wzrostowym. Były wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Teraz znowu mamy wzrosty i w wyniku tej aprecjacji rynek dotarł w okolice bardzo ciekawej strefy. Ja nie wiem, czy jest sens traktować te dwa poziomy jako dwa oddzielne opory, czy jako jedną szerszą strefę. Chodzi oczywiście o barierę 13 dolarów i 13 dolarów 80 centów. Mamy raptem 8 80 centów takiego buforu pomiędzy tymi dwoma poziomami. One oczywiście zostały wyznaczone na podstawie chociażby tego, co, da, co działo się w sierpniu i wrześniu bieżącego roku. I tak naprawdę testujemy teraz te pułapy. W, jego, w okolicy tego poru pojawiła już się kilka dni temu pierwsza całkiem silna reakcja podażowa, ten pin baryk z 7 listopada. Natomiast widzimy, że w kolejnych dniach i tak wzrosty były kontynuowane, natomiast ich dynamika już jest powoli coraz, coraz Mniejsza i teraz, nawet gdyby te wzrosty były kontynuowane, to tak naprawdę potencjał wzrostowy na chainlinku jest niezbyt duży, dlatego że po pierwsze jesteśmy wewnątrz strefy oporowej 13-13,80, po drugie, nawet jeżeli z tej strefy rynek wybiłby jakimś cudem górą. No, tak naprawdę, kolejny opór też mamy skrajnie blisko, dlatego że kolejnym oporem mogłoby okazać się górne ograniczenie samego tego kanału równoległego, czyli to by było około gdzieś 14 dolarów, 14 dolarów i 25 centów, więc też stosunkowo blisko. Dopiero trwałe wybicie z tej formacji, z formacji kanału mogłoby otwierać drogę do wzrostu w okolicy 17 dolarów, natomiast na ten moment byłbym bardzo, bardzo ostrożny, dlatego że mamy naprawdę dwa istotne opory, bardzo blisko siebie, z czego pierwszy z nich już jest drugi znajduje się tylko nieco powyżej. Jeżeli w okolicy tych stref pojawi się jakaś reakcja podażowa, to tak naprawdę nie można by tu wykluczyć nawet możliwości ponownych spadków, spadków dla których realnymi zasięgami byłaby linia tendencji wzrostowej stanowiąca dolne ograniczenie samego kanału wzrostowego, który tutaj mamy. Idźmy dalej do kolejnego projektu. Kolejny projekt to jest XMR, czyli Monero. I Monero, jak sobie spojrzymy na notowania dzienne, to zauważymy, że już od drugiej połowy października rynek ten powoli nam się osuwa. Oczywiście nie jest to dynamiczna deprecjacja, to jest całkiem spokojny ruch i tak, biorąc pod uwagę układy techniczne, to. Tej, ta dynamika może świadczyć o tym, że jest to ruch korekcyjny, czyli coś po zakończeniu czego rynek wróciłby do trendu wzrostowego. Przy czym, jeżeli chodzi o realny zasięg, czyli to, dokąd te spadki mogłyby być kontynuowane, no to jeszcze trochę miejsca tutaj mamy. Dlatego, że ja techniczne wsparcie wyznaczyłem dopiero na poziomie 101 dolarów i 50 centów. To jest też poziom, który dość precyzyjnie zbiega się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty do naszego z wcześniejszego ruchu wzrostowego, także krótkoterminowo nie wykluczyłbym tu możliwości pogłębienia jeszcze spadków właśnie w okolice 101.50, teraz mamy 116.67 w momencie nagrywania tej analizy, natomiast jeżeli rynek tu dotrze, no to spodziewać można by się pojawienia jakiejś większej reakcji popytowej, odrzucenie tej strefy wsparcia mogłoby natomiast otwierać drogę do ponownych wzrostów, więc w takiej perspektywie średnio-długoterminowej w dalszym ciągu Jestem tutaj jak najbardziej optymistą, tylko krótkoterminowo obawiałbym się, że te spadki mogłyby ewentualnie się jeszcze nam e, pogłębić. Idźmy dalej. Do notowań e, LSK, czyli LISK, projekt, który poruszał się od drugiej połowy września wewnątrz równoległego kanału spadkowego, z którego to... W poprzednim tygodniu wybiliśmy, wybiliśmy górą, była później próba zanegowania tego wybicia, natomiast ona też szybko została gdzieś tam zanegowana, co z czysto technicznego punktu widzenia, jakby nie było, może otwierać drogę do dalszych wzrostów. Warto tu zwrócić uwagę, że reakcja popytowa, ta większa, w wyniku której doszło do wybicia z kanału, pojawiła się w okolicy bardzo ważnego poziomu wsparcia. Wsparcia w wysokości 98 centów to jest poziom, który był testowany chociażby w kwietniu bieżącego roku, był testowany w lipcu, Bieżącego roku, no i był testowany też na początku listopada bieżącego roku. I teraz z czysto technicznego punktu widzenia, gdyby tylko notowania liska kontynuowały ruch wzrostowy, moglibyśmy oczekiwać ponownego przetestowania bariery mniej więcej dolara i centów. To jest poziom wyznaczony chociażby na podstawie szczytów z kwietnia, z czerwca, z sierpnia bieżącego roku. Poziom ten oczywiście później był też we wrześniu testowany jako wsparcie, więc bardzo bardzo ciekawa strefa, przy czym trzeba pamiętać, że o ile jest to jeden z ważniejszych oporów, to nie jest to najbliżej położony opór, dlatego, że każdy wierzchołek, który znajduje się wewnątrz tego równoległego kanału spadkowego też może być przez rynek traktowany jako opór, czyli bariera, którą teraz testujemy może być testowana jako opór, bariera tutaj nieco wyżej, 1.18, 1.19 może być testowana jako opór, bariera 1.22, 1.23 może być testowana jako opór, niestety to zagęszczenie takich lokalnych poziomów oporu jest tutaj całkiem spore, natomiast jeżeli tylko wzrosty będą kontynuowane, to właśnie 1.34, 1.35 będzie tą kluczową strefą, gdzie ewentualnie jakaś większa reakcja podażowa mogłaby nam się e, pojawić. Idźmy dalej. BAT. W przypadku Bata. No, tu zbyt wielu powodów to optymizmu nie ma. Jeżeli sobie spojrzymy nieco bliżej, no to zauważymy, że rynek już od pewnego czasu, drugiej połowy sierpnia bieżącego roku, porusza się w trendzie spadkowym. W wyniku tych spadków doszło do pokonania dość ważnego poziomu wsparcia. Wsparcia w wysokości 20, nieco powyżej 20 centów. Na wykresie mam 0,270, czyli niespełna 21 centów właściwie. To jest też poziom, który dość precyzyjnie zbiega się z złotą proporcją, czyli z mierzeniem 61 i 8% korekty Fibonacci'ego z ostatniego impulsu spadkowego, i warto zwrócić uwagę, że w jego okolicy pojawiły się pierwsze reakcje podażowe. Chociażby 7 listopada była taka reakcja, i dzisiaj o poranku też no, obserwujemy niewielką reakcję podażową. Gdyby tylko ten opór został trwale odrzucony, wówczas moglibyśmy oczekiwać spadków, dla których realnymi zasięgami. W pierwszej kolejności są okolice ostatnich dołków, czyli bariera 0,1750. Warto też zwrócić uwagę, że te dołki, te spadki tutaj nie zatrzymały się w powietrzu. To też był ciekawy poziom, poziom, który był testowany chociażby w kwietniu bieżącego roku jako opór, później był testowany jako, jako wsparcie, więc bardzo ciekawa strefa. Natomiast gdyby rynek osunął się niżej, to kolejne dwa wsparcia, na które zwracałbym uwagę, to jest odpowiednio bariera 0,1550. Którą też widzimy, była testowana już chociażby w grudniu 2019 roku, i w tym roku też i jako opór, i jako wsparcie. I niżej bariera 11 centów, poziom marcowych dołków. Także tu na ten moment zbyt wielu powodów do optymizmu ja nie dostrzegam, bo rynek retestuje po prostu ostatnio pokonane wsparcie. Teraz jest to opór, dopiero wybicie powyżej mogłoby nam zmienić jakieś nastawienie rynku. Na ten moment ono jest bardziej prospadkowe. I na sam koniec. Mamy projekt EFI, czyli Yen Finance, projekt, który ma skrajnie krótką historię notowań. Dlatego też wykonanie jakiejś skutecznej analizy technicznej nie wchodzi tu raczej w grę. Możemy sobie powiedzieć o jakichś ewentualnych, ewentualnych poziomach wsparcia i oporu, które być może będą w przyszłości przez rynek respektowane. Natomiast, biorąc pod uwagę dość krótką historię notowań, nie stawiałbym wszystkiego na jedną kartę. Raczej nie podejmowałbym decyzji inwestycyjnych na podstawie tylko i wyłącznie analizy technicznej. Jeżeli chodzi o projekty FI. To tak naprawdę on od kilku dni dość ładnie zyskuje. Natomiast potencjał wzrostowy wydaje mi się dość mocno ograniczony, dlatego że istotny opór znajduje się tu w okolicy 21 tysięcy dolarów. Tak, 21 tysięcy dolarów dokładnie na tym poziomie wyceniany jest ten, wyceniany był ten projekt. Teraz jest to niec pełna 17,5 tysiąca dolarów. Natomiast widzimy, że dziś o poranku jednak pojawiła się presja podażowa. Ponad 4% spadku do południa. Tak naprawdę. Jeżeli ta tendencja spadkowa byłaby kontynuowana, to realnym zasięgiem wydaje mi się tu około 15,5 tysiąca dolarów. To jest poziom, który był tu dwukrotnie testowany jako lokalny opór, teraz byłby dla nas technicznym wsparciem. Możemy sobie szybko sprawdzić, czy on zbiegałby się z jakimś mierzeniem FIBO od dołka do wierzchołka. Całkiem blisko mamy ewentualnie 38,2% korekty Fibonacci'ego, więc być może mieliśmy impuls, będziemy mieli korektę i ewentualnie kolejny ruch wzrostowy. Natomiast, tak jak mówię, kluczową barierą dla na drodze do ewentualnie dalszych, większych wzrostów jest bariera 21 tysięcy dolarów, i biorąc pod uwagę, że ona tutaj dwukrotnie była testowana jako istotne wsparcie, może nie być wcale łatwo jej pokonać. Także ta presja podażowa jest tu całkiem spora. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o projekty, które mieliśmy przygotowane dla Was na dzisiaj. Także jeżeli odcinek Wam się podobał, analizy Wam się podobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu i w komentarzach dajcie nam proszę znać, jakie rynki, jakie projekty finansowe mamy przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu. Ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję, znośnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień w środę o tej samej porze. Trzymajcie się, hej!